Hej, 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 ja was witam bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj jest Cześć, a dzisiaj ja zapraszam was do trzeciego, ostatniego już tak naprawdę odcinka z Gunstruction AR15. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ar 308 Czyli taką jak powiem, że to jest parę snajperka, to nikt nie powinien się przypierniczyć. Wiele osób właśnie daje tutaj fajne lunetę, e, fajną lunetę, bo jest to naprawdę długa broń, więc właśnie para snajperki z tego czegoś robią i my dzisiaj również sobie coś takiego zrobimy. Ktoś mi w komentarzach napisał, że AR308 to taka SR25. No nie do końca się z tym zgodzę, ani to podobne, ani coś. Chyba, że liczą, że to jest po prostu para sniperka, ale moi drodzy nie nieważne. Dzisiaj, ro dzisiaj robimy sobie AR308. Oczywiście, buildujemy mm, zwykłe 308 na 308 e, na zwykłego skręcza. I zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że Ci niech się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. taki, róbta co ta. Ja zapraszam Was do oglądania. Mm, tak więc dzisiaj robimy sobie tą AR308 i zobaczymy, nam, zobaczymy, jak nam wyjdzie. E, więc ja zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie może od dołu. I wyjątkowo zrobimy, znaczy nie wyjątkowo, ale zrobimy cały już dolny tutaj, całe dolne body wraz z kolbą Kolbę oczywiście sobie zmienimy, czemu te wszystkie, czemu to wszystko wygląda tak samo dla mnie Tylko, dobra, to jest ta kolba, którą ja już tak chciałem, bo to jest chyba od Magpula kolba, za chwilę zobaczymy Select, Explodniemy to sobie I stock, a tutaj od razu z receiver extension, dobra, w takim razie zrobimy to naraz, żeby nie mieć jakichś głupich, niekompatybilnych części Aha, nie mogę nic wybrać, super, więc trochę szkoda bo, jeśli założę w takim znaczeniu stoka, właśnie nie będę miał możliwości, kiedy ja tutaj zrobiłem wszystko naraz. Eee, więc tak naprawdę, no nic, zostaje nam ta kolba, która jest i ona mnie nie przeszkadza, bo nawet taką mniej więcej chciałem, więc jest ok. Eee, ale za to górę sobie oczywiście już tutaj przerobimy. Eee, barrel, dobra, lufę i wszystko fail to download required information. Czemu to nie działa? What the fuck? A jak dam explode? O, to działa. coś się zepsuło. Nie, nie mówcie mi, że nie mogę dać sobie osobno całej lufy. A jak dam upper, czyli działa wszystko, ale lufa do 308 nie działa. Halo. Dobra, no nic. No receiver mam tylko i wyłącznie jeden aktualnie dostępny. No, więc to jest troszeczkę bieda. Nie mam tutaj w ogóle jeszcze żadnych części jak z tego co widzę, bo to jest tylko i wyłącznie tak jakby korpus, kiedy dam sobie explode, mamy tutaj dosyć sporo tego, tylko po co mi ta rączka cała? O, biała. Kurde, biorę, biorę białą co nie? Biała jest fajna, zawsze mi się podobało. jeszcze już to mówiłem, że białe z czarnym jest w ogóle fajne. Dobra, co ja teraz w ogóle kliknąłem? Bo szczerze mówiąc, nie wiem: Bold Carrier, czyli cały ten takie cała ta wewnętrzna część, tak naprawdę. Dobra, Select. Nie będę wam mówił fachowo, bo i tak nikt tego nie zrozumie. Dobra, teraz jest pokrywa zamka. Też sobie weźmiemy białą, bo dlaczego by nie? Od Trike Industries, Select. I Forward Assist. A co to jest? A, to jest ten, 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 no nie wiem jaką to ma nazwę, jeśli mam być szczery. przypomnijcie mi, bo ja zapomniałem jak to jest po polsku Ten dynks od prawej strony Dobra, to mamy, to mamy, zba, ale o cholercie, no właśnie, możemy mieć problem, ponieważ ja nie mogę wybrać sobie barrel Nie mogę nawet tego eksplodnąć, a mogę, mogę eksplodnąć, dobra To zrobimy to wszystko osobno w takim razie, trudno będzie dłuższy odcinek, ja się cieszę, nie ma problemu Więc zrobimy to wszystko osobno, barrel, 20, jakąś długą, 20... 20 chyba będzie jedna z największych, tak? Jest tutaj czwórka, ale. A nie, ja chcę, może... ja chcę połączyć teraz białą replikę, znaczy białą broń teraz robić, 20 dawać. Gas tube to nie jest ważne. Znaczy, nie jest ważne, jak robimy tutaj taki model, no więc może być i tutaj broń bez tego, tak? Dobra, Tumik To jest dosyć ważne. Ten Tumik jest w ogóle szalony, co nie. Nie wiem, Dziwnie wygląda. Myślę, że tutaj zwykły, tak naprawdę najzwyczajniejszy w świecie zwykły, długi, prawdziwy tłumik, który działa. Gaz blok, blok gazowy jak najbardziej jest to część ważna, jakby nie patrząc Więc to sobie również zrobimy, tylko... Czy jest tutaj jakieś... O, jest biały, proszę bardzo. To będzie albo bardzo ładne, albo bardzo brzydkie. Dobra, handguard. Nie, nie mogę handguarda mieć. A mogę. Jest! Już myślałem, że nie będę miał w ogóle, w ogóle przedniego chwytu, przecież to by było bez sensu, broń bez przedniego chwytu by nie działała, za lufę nie można trzymać, znaczy to, można, tylko raczej niedługo, jakby się uprzeć, e, dobra, szyny RIS, muszę jakąś wybrać, bo tych RISów jest tyle w tej Ameryce, że ja tyle nigdy w życiu na żadnym ASG nie widziałam. a chcę wybrać jakieś takie piękne, takie, żeby zakryło całą lufę, w miarę możliwości, o coś ten teges, i zarazem, żeby to nie były zwykłe. Kurde, to jest od Macpula Mi się strasznie, strasznie te od Macpula podobają. Czekajcie, dam sobie to i zobaczę, jak to wygląda. Handguard cap, to wszystko musimy jeszcze tutaj zrobić, żeby nie było jakichś głupich, niekompatybilnych części. No, wątpię, żeby to cokolwiek białego było, no właśnie. Więc to również delta ring oczywiście. Żeby potem nie było, że jakieś dziwne części tutaj mi się w ogóle nie będą trzymać, tak naprawdę. Barrel nut. Dawać mi tutaj moje wszystkie ringi. I tak dalej, i tak dalej, zakładamy, tego tak, i tak nie widać fakt tam ale dobra, cofamy, cofamy. Nie to jest piękne. No dobra, może, może, może trochę przesadziłem. To bym chciał zmienić, a zarazem nie podoba mi się ring łączący, znaczy delta ring łączący korpus z chwytem. Jest tak epicko brzydki, że nie, zmieniamy. To musimy zmienić, bo, bo tak mi się po prostu nie podoba. Explode, explode, handguard musimy mieć zwykły, jakiś orysowany. Bo ten Polowski jest piękny, ale z drugiej strony ja tutaj mam specjalnie właśnie taką. O, cholera! Ja muszę wszystkie części zmienić. No, pięknie, super, su super. No no nie powiem. Part Conflict, czy da się to jakoś usunąć? Remove, tak jest. Akcept, tak jest. E, dobra, muszę to wszystko w takim razie usunąć. Ponieważ te części nie będą kompatybilne z innymi tak naprawdę e, chwytami, więc to wszystko muszę usunąć. A następnie zwykłą jakiegoś albo Kimoda, albo jakiegoś... No na raczej Kimoda sobie zrobię nic nie widzę. E, więc to wszystko Handguard, X Bundle... Ach, nie Agamantl tylko ich. Ja... Nic nie widzę. Halo, coś chyba zepsułem. Chyba usunąłem całą przednią część re repliki, ja nie wiem w ogóle co się dzieje, znaczy broni. Cofnij mi tu. Mamy chyba tak zwany problem. Explode, handguard, explode. Mam tylko barrel nad do wyboru, co jest? Chyba muszę co, wybrać barrel nata, żeby on pasował po, nie wiem, pod inne rzeczy. Nie wiem, wezmę ten, bo jest jezu się tylko Dobra, nie wiem, wezmę to, bo to jest jakieś miary normalne. Jest, dobra. Teraz możemy po kolei wybierać wszystko. Dobra, to w takim razie już jest to lepiej. Dobra, handguard, part konflikt. No, super. W takim razie ja już się nie będę w tym bawił. Dobra, będę się, bo wziąłem chyba najbrzydszą naj, rzecz na świecie. Czyli musimy wybierać po kolei. Ciekawe, ciekawe, bo zawsze, jak mamy do wszystko do wyboru, to tak naprawdę się to nawet nie przypiernicza do tego. Kimod, dobra, o to mi też chodziło. Nie przypiernicza się do naszej kompatybilności, dopiero potem nam pokazuje, że coś może być niekompatybilne. Ale jako tak, to jest ok. Czemu jest wszystko na part konflikt? Co ja w ogóle włożyłem, że nie mogę nic włożyć? Lol Podobno współpracuje z kimodami, a jakoś nie widać, aby współpracowało z kimodami. Dobra. E, troj, nie wiem, musimy jakiś po prostu metodą prób i błędów Prawda jest taka, że Fajzy nie wybierasz. O, dobra, są literisy, które ja chciałem. piętnastka, Dobra, bierzemy 15, bierzemy najdłuższe. Dlaczego by nie? To i tak będzie najczęściej na Bipodzie. Albo coś. Dobra, bierzemy to i mnie już więcej nie obchodzi. Boom, boom. Boom. Takie 2 na 10. To jest chyba pierwsza taka, co mi się tak aż bardzo nie podoba. Dobra, musimy dodać jakiś magzynek fajny dłużki. Znaczy fajny długi, tak? O, może być, pięknie, Pulowski Super, miodzio, biorę od razu. No i minus jest taki, że ten korpus jest tak epicko brzydki tutaj. Nie, 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 cofaj, 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 mój kolego. Explode. Eee, bundle. Upper receiver, no właśnie. My tutaj nie możemy tak naprawdę wybrać sobie upper receivera, bo już mamy tyle części niekompatybilnych, kompatybilnych, że tutaj tak naprawdę i tak, i tak wszystko będzie wyglądać bardzo, bardzo podobnie. Więc mnie to boli, bo chciałem właśnie zrobić jakąś fajną, taktyczną rzecz, a niestety te części, które tutaj mam od góry, troszeczkę mi to uniemożliwią. Tak samo właśnie z dolnym receiverem, który sobie to. Za... Czemu ja w ogóle łączę dwie rzeczy naraz? Tak w ogóle ten tam... receiver Set Black. O, to już jest ładne nawet. jeszcze chwyt musimy zmienić. Coś mi nie pasuje, coś mi nie pasuje ciągle. Grip, dobra. Jeszcze zmieniamy chwyt, a następnie idziemy już do akcesoriów i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ja chcę chwyt taki w miarę możliwości. Nie, nie chcę białego, to będzie brzydko wyglądać. Ej, mam tutaj. MacPolowski, polowski, nawet nie zauważyłem, że to jest ten. No nie wiem, chyba tamten mi się najbardziej podoba, albo ten od Hoga, bo on ma taki fajny jeszcze z wytłoczeniem na palce. I dobra. Myślę, że to będzie spoko. Eee, ten bolt, czy <laughs> mi w ogóle nie pasuje tylny, bo jest biały eee, Lufa jako taka jest ciekawa ta biała, eee, ale to bym zmienił Ale szczerze mówiąc to sobie już, ach darujemy to sobie jak ktoś eee, Dobra, teraz akcesoria eee, Nasza broń kosztuje już 2933 dolary, więc dużo A my teraz musimy dać sobie optykę, czyli na przykład jakąś fajną lunetę No bo jednak tak jak mówiłem od początku jest to robione najczęściej pod snajperki, Więc bierzemy jakąś fajną, może od Leopolda coś ciekawego znajdziemy Jakąś fajną, normalną lunetę. O, to jest... Ale fajna. Pokażcie mi ją. Nie, Jezu, sicko, za dużo, o wiele za dużo mm, Więc bierzemy jakąś lunetę. O, Vortex! O, 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 o. o vortex, on jest bardzo ciekawy właśnie. O, te lunety. Dobra, weźmiemy sobie tą. Wiem, że muszę mieć jeszcze montaż, ale to już za sekundę sobie damy. Mount. Optic Mount. No i oczywiście montaż na lunetę musimy tutaj wybrać. Chociaż nie wiem jaki to jest rozmiar, bo te od Vortexa takie dziwne lunety. Są po prostu nietypowe, tak? Więc weźmiemy zwykłą może 30, mając nadzieję, że to będzie oczywiście pasować. Pasuje, miodzie. Dobra, bierzemy w takim razie to. To sobie dajemy gdzieś tutaj. A to epicko wygląda. Dobra, na Kimodzie, o ile się nie mylę, nie mamy Risa od dołu, tylko mamy Kimoda. Więc w teorii powinienem dodać ris na dół Riser Mount. Więc ris Standard Mount Spacer. Aimpoint. Co to jest? A, ja dam chyba Reaser, czyli takie coś, co podnosi. No no właśnie, Bipod mam, dobra. Montaż na Bipod w takim razie. E, Haris... Chyba Haris Bipod, Haris Bipod Adapter LD-130. To jest od GGNG, nie znam takiej firmy, ale jest bardzo znana, znaczy G&G jest u nas znane, tak? Gdzie jest mój montaż, co jest? Tu jest. Daję Ciebie tutaj, nawet jeśli Ty jakoś tutaj nie działasz, to, to musisz działać, bo ja chcę mieć Bipod. I to był do Harisa zwykłego, tak? Czyli do tego albo tego. A, to jest ten na GNG, GGNG. HBRK albo BRMK. To się chyba różni, sam nie wiem szczerze mówiąc czym. Tym, że nóżki się pewnie chowają w złą stronę albo wie co. Dobra, dajemy Select. Select. Select się mówi, czemu mówię Select? Tutaj mamy Risa, ale on nie chce współpracować. Hmm. Znaczy nie, sorki, one współpracują. Tylko, że ja to muszę zamontować na Risy. Ten mój bipod, ten montaż, tak? A od dołów nie mam risów. Więc to jest jakby nie patrząc problem. Duży problem. Tak trochę. Hmm Gdzie tutaj był montaż ris na przedni chwyt? W forgripie czy nie? Bo jeszcze ja mówiąc nie jestem pewien. A nie chcę też tracić zbyt dużo czasu na to, żeby szukać tylko i wyłącznie. Powinno być to w mountach albo w modular. Tylko i wyłącznie czasu tracić na to, żeby właśnie znaleźć risy na dół Fortis, mod Aluminium, Rail, 800. Dobra, bierzemy to już, mnie to kij obchodzi, tak? Ważne, żeby było od dołu Nie, 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 ty wy tu wracać To, od dołu, pięknie Pięknie i teraz, pięknie, no pięknie Zaorałem, dobra, zaorałem po prostu Wygląda to epicko brzydko, bo Haris sam sobie jest wysoki jeszcze z tym montażem, tak jakby Dam go może do przodu, nie aż tak bardzo do przodu Brzydkie, ale gdzieś tak Tutaj o, się wydaje strasznie długie, tak? Dobra, animacje, czy mam jakieś tutaj animacje? Mamy kolbę, możemy sobie przedłużyć, w takim razie ja chcę to zrobić i nóżki możemy sobie schować Zaje fajnie, ale nóżek nie chcę chować, ładnie wyglądają otwarte Brać, wróć, wróć Strasznie nietypowa broń, z miłą chęcią bym z taką kiedykolwiek pobiegał Właśnie, zwłaszcza tą lunetą, od kiedy zauważyłem od a właśnie tego typu, takie nietypowe tak naprawdę lunety, bo zawsze z przodu mają jeszcze szkła, lunety takie większe i tak dalej, dlatego też są takie, wiecie grube, chude, grube, a to jest nietypowe, ponieważ tył jest gruba, z przodu jest chuda i wygląda to ciekawie, ciekawie, tak? I nie powiem, o, z tej strony się nawet ciekawie to wszystko prezentuje. No i tak właśnie to wszystko wyszło, 3574$ To jest moja wizja AR308 Tak więc to jest właśnie to co ja tutaj widzę, ale z tej strony to jednak o, o wiele fajniej wygląda, tak przynajmniej mi się wydaje Więc ja robię sobie print screena Ja mam nadzieję oczywiście, że odcinek wam się podobał Paintować tego nie będziemy, bo tutaj i tak jest zepsute, nieważne co ja zaznaczę To to i tak przynajmniej mi, przynajmniej jeśli, jeśli chodzi o kamuflaż, prawda No nie działa, nie działa, mogę tylko Apply to All no a niestety o to nam też nie chodzi. Moi drodzy widzowie, na tym myślę, że zakończymy też kamuflaż, e, kamuflaż odcinek, e, który ja mam nadzieję oczywiście, że wam się podobał, co pokażecie swoimi łapkami w górę, subskrybujcie, komentujcie, róbcie to, co ta. Mm, a ja tymczasem się z wami żegnam, tak po prostu żegnam się z wami, dziękuję bardzo za oglądanie, za wszelkie komentarze, pomysły, bo wkrótce będziemy grać również w World of Guns. I tam jest tego o wiele więcej. Więc moi drodzy, ja na tym kończę dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa pa pa. A ja wreszcie mogę prosto usiąść, bo jak nagrywam tą, te, te wszystkie bronie, to lubię tak przy was być, żeby fajnie widzieć. A tak jest zawsze wygodnie. Kończymy to. Żegnajcie, trzymajcie się, cześć, pa, pa pa!